Szanowni Państwo, zgodnie z obietnicą przesyłam Państwu pierwszy film dotyczący twórczości Kozyry. Niestety, ze względu na ograniczenia sprzętowe, te filmy będą miały tylko po 10 minut, ale mam nadzieję, że to nie jest problem, po prostu będzie można sobie w takich krótkich odcinkach te fragmenty zobaczyć. Zatrzymaliśmy się mniej więcej na święcie wiosny. To był projekt odtworzenia choreografii Wacława Niżyńskiego do święta wiosny Igora Strawińskiego. Projekt właściwie modernistycznego tańca, bardzo skomplikowanego, doprowadzającego do granic możliwości wydolność fizyczną aktorów. I tancerzy, którzy zwykle są bardzo przygotowani dobrze pod względem fizycznym. W tym wypadku oczywiście były to osoby starsze. Projekt był bardzo czasochłonny, długotrwały. Zdjęcia trwały ponad rok, ze względu na to, że była to taka właśnie animacja pokladkowa. Każde zdjęcie musiało zostać spreparowane. Te osoby starsze, starsi mężczyźni, starsze kobiety, leżały w białej przestrzeni i były układane w określone figury. Tu też jest taki wątek, który będzie u Kozyry bardzo często powracać, odgrywania płci, zamiany płci, takiej niespójności przebrania dotyczącego płci. W tym wypadku właśnie jest tak, że mężczyźni, ci właściwie generalnie nadzy, będą mieli takie przykrycie z sztucznych, żeńskich genitaliów, a kobiety ze sztucznych, męskich genitaliów. Kozyre będzie w ogóle interesowało od około 2000 roku właśnie Odgrywanie swojej roli pewnego podmiotu, który nie jest tym jeszcze modernistycznym podmiotem, takim nowożytnym podmiotem czyli spójnego, silnego, niezmiennego podmiotu. Będzie ją interesowała transformacja, zmiana, płynność, czasem także przybieranie dowolnych ról, odgrywanie ról przesadzonych, przerysowanych. Tego będzie dotyczyć jej bardzo długo, taki długoletni projekt można powiedzieć, kluczowy dla lat po 2000 roku czyli w sztuce marzenia stają się rzeczywistością i o nim też więcej sobie powiemy. Taki, ale wracając jeszcze właśnie do tej kwestii seksualności, to cykl chłopcy był takim cyklem realizowanym w zachęcie. W 2000-2001 roku kozera zaprosiła młodych mężczyzn. Którzy mieli po prostu występować na gos, zachowywać się swobodnie w grupie, przemieszczać się, wykonywali proste czynności. Kluczowe jednak było to, że mieli nałożone, można takie nakładki z przerysowanymi, można powiedzieć, schematycznie zarysowanymi genitaliami żeńskimi i właśnie taka niespójność interesowała Kozyrę ona zwraca uwagę na to, że ci mężczyźni zachowują się dość stereotypowo, czyli na przykład prezentują swoją seksualną gotowość, prezentują swoje atuty cielesne nawzajem sobie, tak? Są um, troszeczkę też zestresowani sytuacją. Właśnie ta um, niespójność ekspresji płci i pewnego przebrania była tutaj kluczowa, chociaż oczywiście ten gest jest takim bardzo prostym, niezłożonym gestem. E, na tym tle można powiedzieć, tak bardziej przemyślanym projektem jest projekt Zbrodnia i Kara z 2001. Roku. Roku, który pokazywał detonacje, wybuchy, strzelanie do siebie grupy osób. Ta grupa osób w rzeczywistości była grupą hobbystów, którzy nielegalnie kupują na przykład sprzęt wojskowy, wojenny z II wojny światowej, a następnie na odludziu robią takie rekonstrukcje wojenne i w cudzysłowie bawią się w wojnę. Jest to działalność nielegalna i mm, trzeba powiedzieć, że kozyra później czuła się w tym projekcie osaczona i zaniepokojona, dlatego że było faktycznie dochodzenie y, śledcze, żeby określić tożsamość tych osób oraz to, czy ona sama złamała prawo, dlatego że ślad, świadkowie zeznawali, iż w jej aucie także znajdowały się y, nielegalnie posiadane i zakupione y, środki wybuchowe, y, broń. Y, sam projekt nazywa się Zbrodnia i kara. Oczywiste jest odniesienie do Fiodora Dostojewskiego, i jakby sam, sama książka Dostojewskiego rzecz jasna odnosi się do takiego modernistycznego świata, w którym mamy pewną harmonię, pewne zasady. To znaczy, karta zbrodnia jest karana. Oczywiście paradoksem projektu Kozeri jest właśnie to, że ma on jednak charakter. Pacyfistyczne, antywojenne, dlatego że y, y, sytuacja jest paradoksalna. Te osoby, które y, właściwie odgrywają wojnę dla zabawy, y, może z jakiejś wewnętrznej potrzeby, biorą w tym udział dobrowolnie. Zwykle też nie ma tam faktycznych ofiar, tak? Y, y, chociaż oczywiście narażają swoje własne życie, ale robią to dobrowolnie. Natomiast w sytuacji prawdziwej wojny y, osoby są rekrutowane. Nie y, dobrowolnie, faktycznie istnieją ofiary, ale nie ma kary. To znaczy, y, mamy różnego rodzaju sposoby tłumaczenia, dlaczego wojna jest konieczna, i zwykle takie zbrodnie wojenne, y, nie spotykają się z żadnymi konsekwencjami oczywiście jeżeli nie, nie jest to nie są to zbrodnie ludobójcze tak a więc można powiedzieć że mamy pewne zasady wojny w których morderstwa są po prostu sankcjonowane i to był taki sprzeciwkozyry wobec tego to znaczy że mamy sytuację w której mamy legalne zabijanie w którym po prostu chodzi, powiedzmy, na przykład o kwestie ekonomiczne, zwykle, i mamy sytuację pewnej zabawy w wojnę, w której ludzie angażują się w nią na własne ryzyko i jest to nielegalne. Innym takim projektem, ten projekt zwrotniej i Kara można sobie zobaczyć w internecie. Istotne też jest to, właśnie też mówienie o płci, to znaczy to, że wojna jest zwykle męską grą, męską powinnością, do której mężczyźni są szkoleni, do której są przygotowywani, dlatego wszystkie te osoby, aby też zostały anonimowe, miały na twarzy maski i miały maski takich przerysowanych kobiet, takich pin-up girls z lat 50. celowo. I pokazując też pewną dysproporcję, pewną niespójność, którą my jako odbiorcy mamy, oglądając tę wojnę tworzoną przez kobiety. Żeby jeszcze opowiedzieć o tej linii płci i płciowości, <coughs> w 2006 roku Kozyra zrealizowała projekt Cheerleaderka, w której wciela się w liderkę odgrywającą spektakl przed młodymi mężczyznami. Wszystko odgrywa się w Przebieralni męskiej, tak gdzie sportowcy, młodzi, umieśnieni mężczyźni e, przebierają się przy takich właśnie metalowych szafkach typowych dla takiej scenerii e, szatni sportowej. E, pierwotnie nie mm, zwracają na kozyrę uwagi. Dopiero wtedy, kiedy zaczyna przybierać role, które odgrywa też w innych swoich projektach, e, m.in. diwy, mm, Operowej, śpiewaczki, wtedy dopiero wzbudza zainteresowanie mężczyzn, a później ich bardzo dużą agresję. Ale istotne będzie tutaj zmienianie ról i powracanie do wątków przez cały czas w bardzo dużym projekcie. Takim projekcie, tutaj jeszcze mamy zdjęcia zbrodni kary, w projekcie W Sztuce Marzenia Stają się Rzeczywistością. Projekt, który trwa przez parę lat, z 2003 rok do 2009 roku, łącznie składa się właśnie z performansów i filmów. Mamy 15 takich głównych filmów i trzy filmy poboczne, które tego projektu dotyczą. Kozyra gra tutaj z takim wyobrażeniem tego, że w sztuce można realizować pewne swoje fantazje, marzenia, stać się wszechmogącym, dlatego że to jest właśnie takie na wpół autonomiczne pole. To znaczy oczywiście tutaj Żmijewski bardzo, który wcześniej się z Kozyrą przyjaźnił, skrytykował ten pomysł, a z drugiej strony niektórzy wskazywali na to, że przecież... Takie odgrywanie ról, realizowanie marzeń, dziecięce wcielanie się w rolę, także ma swoje, jakby takie realne odbicie w rzeczywistości, w wyobrażeniu, kim jesteśmy, kim możemy zostać. Tak w dziecięcych marzeniach jak na przykład, kiedy będę duża, to zostanę pilotem, astronomem. I tutaj kozyra stara się też swoje wewnętrzne ograniczenia pokonać. Zaraz opowiem o tym dalej w następnym filmie.